Maturzyści z zespołu szkół nr 2 w Tarnobrzegu mają za sobą jeden z najważniejszych balów w swoim życiu. Tradycyjna studniówka to symboliczny moment wejścia w dorosłość i początek odliczania do matury. W tym roku młodzież z tarnobrzeskiego Rolnika bawiła się w rezydencji leśnej w Piasecznie. Punktem kulminacyjnym był uroczysty polonez, który był podziwiany przez dyrekcję, nauczycieli oraz rodziny głównych bohaterów. Sezon studniówkowy w pełni. Jedne szkoły mają już za sobą swoje bale, inne jeszcze czekają na wspólną zabawę. Popularna studniówka to uroczysty bal organizowany na około 100 dni przed egzaminem dojrzałości. To doskonała okazja, by spotkać się w nieco innym klimacie niż ma to miejsce w szkolnych murach. Dla każdego maturzysty to dzień, który na zawsze zostaje w pamięci. Ten wieczór ma symboliczny wymiar. Pierwszy to taki, który przypomina wam, że to już 100 dni, które należy odliczać do tego jednego z najważniejszych egzaminów w waszym życiu, jakim jest matura. Ale nieważne, czy to jest 100 czy 50 dni, ważne, żebyście te dni wykorzystali dobrze. I mam nadzieję, że tak będzie. Drugi wymiar to taki, że ten czas bardzo szybko płynie, bo to już 3,5 roku, odkąd przyszliście do naszej szkoły i rozpoczęliście naukę w Rolniku. Mam nadzieję, że ten czas nie był dla was stracony. Poznaliście tu kolegów, koleżanki, zawiązały się przyjaźnie, znajomości. Stres, który zawsze towarzyszy uroczystemu polonezowi, nie przeszkodził młodzieży. Maturzyści zachwycili wiele osób, bo w takim wydaniu można było ich zobaczyć pierwszy raz. W tym roku bawili się uczniowie dwóch klas technikum. Po uroczystym polonezie uczniowie podziękowali swoim wychowawczyniom oraz dyrekcji tarnobrzeskiego Rolnika. Byłam bardzo szczęśliwa, że młodzież się fantastycznie zaprezentowała. Układ był bardzo trudny, ale poradzili sobie z nim doskonale wszyscy. Dla mnie jest to nowa sytuacja. Myślę, że te 4 lata, które spędzili w szkole, były dla nich, jak dla mnie, nowym doświadczeniem. Niemniej jednak liczę na to, że nowy etap się w ich życiu zacznie. Myślę, że oni też na to czekają. Aczkolwiek jeszcze chwila, jeszcze bal, a później matura. Dla mnie co roku młodzież, jeżeli chodzi o bal maturalny, zaskakuje. Jakich oglądam w szkole, to są zwykłe dziewczyny, zwykli chłopcy. Natomiast tutaj na balu ubiorą się w stroje balowe, garnitury chłopcy, fryzury, makijaże. I patrzyłem tutaj po tych osobach i naprawdę nie mogłem poznać swoich uczniów. Byłem bardzo mile zaskoczony. Widziałem tutaj piękne kobiety, widziałem przystojnych mężczyzn. No i tak samo oddali cześć chwili, jaka jest na takim balu maturalnym, gdyż bardzo pięknie zatańczyli poloneza. Było to także bardzo ciekawe doświadczenie dla samych maturzystów, nawet dla tych, którzy na co dzień są parami. Wytworne wieczorowe suknie, eleganckie garnitury oraz oprawa uroczystości zrobiły swoje. Pod wrażeniem byli zwłaszcza panowie, którzy zobaczyli przed rozpoczęciem balu swoje partnerki. Oszałamiała, wyglądała naprawdę pięknie i warto było poczekać, żeby ją tak zobaczyć.
tak odstawioną. Czuję właśnie, że była lekka trema, wszyscy się trochę stresowali, ale bardzo ładnie wyszło i widać było, że wszyscy dajemy z siebie 110%. Szczerze, dla mnie to była bajka. W ogóle pierwsze momenty, jakie tutaj były w tańcu i ogólnie cała otoczka tego naprawdę dała mi ciepło w sercu, tak samo jak ją zobaczyłem. Szczerze, polonez wyszedł bardzo dobrze, o wiele lepiej niż na próbach i teraz widać, że każdy się bardzo starał i dał z siebie 100%. Studniówkom towarzyszy wiele przesądów i zwyczajów. Najbardziej znanym jest to, że maturzystki zakładają czerwoną podwiązkę. Nie można zapomnieć także o czerwonej bieliźnie, która ma zapewnić powodzenie na egzaminach maturalnych. Innym zwyczajem jest to, że po studniówce nie wolno ścinać włosów, bo wiąże się to z symbolicznym zachowaniem wiedzy i mądrości. Najważniejszym elementem zapewniającym powodzenie na egzaminie maturalnym jest jednak dobra zabawa, a tej na studniówce tarnobrzeskiego rolnika nie zabrakło. Myślę, że dyrekcja oraz nauczyciele przypomną sobie swoje lata młodości przy tych nieco starszych przebojach, które zamierzamy dzisiaj zagrać. A oprócz znanych przebojów, znanych hitów, oczywiście przewidzieliśmy różnego rodzaju zabawy dla wszystkich gości, które mam nadzieję wydrą wszystkich na parkiet do wspólnej zabawy. Planujemy zagrać takie bardziej młodzieżowe, bo to jest sama młodzież, tak, żeby to rozkręcić, rozbujać. Postaramy się wszelkich sił, tak? Najlepsza zabawa to tylko z nami. Studniówkowe zwyczaje tyczą się także panów. Maturzyści powinni zainwestować w nowy garnitur i do egzaminów przystąpić w tym, w którym bawili się na studniówce. Ponad wszystkie przesądy i zwyczaje wychodzi jednak wspólne spotkanie i w pewien sposób podsumowanie całego okresu, jaki spędziło się w szkole. Bardzo dobrze wspominam szkołę, nauczyłem się wielu ciekawych rzeczy, poznałem wielu wspaniałych znajomych, przyjaciół, dziewczynę. Bardzo się cieszę, że wybrałem rolnika jako szkołę. Faktycznie widać, że się zmieniliśmy. Od tych pierwszaków właśnie te 4 lata temu do teraz przeszliśmy wszyscy zmianę, dojrzeliśmy, nauczyliśmy się wiele, no i jesteśmy gotowi do wejścia w dorosłe życie. Bardzo się cieszę, że wybrałem rolnika jako szkołę. Poznałem również drugą połówkę mojego życia. Nie żałuję żadnej minuty w tej szkole. Chciałbym powtórzyć naukę od samego początku i jeszcze raz zapoznać się z tą szkołą i z nauczycielami. Na pewno się zmieniliśmy wizualnie, jak i charakterem, tak samo zachowaniem. Na pewno jako pierwsze te dzieciaki przyszliśmy, obecnie zachowujemy się jak osoby dorosłe, odpowiedzialne i mam nadzieję, że tak zostanie. To tylko drobna cząstka tego, co działo się w Piasecznie. Już niebawem na naszej stronie pojawi się obszerna relacja. Już teraz serdecznie zapraszamy. Czego można życzyć maturzystom poza zdaniem egzaminu dojrzałości? No żeby ci, którzy chcą, żeby dostali się na studia, których marzą, natomiast ci, którzy nie marzą, żeby dostali się do pracy w kierunku, którym kończyli. Żeby realizowali się we wszystkich swoich planach, które gdzieś tam i marzeniach, które mają w swojej głowie, niech im się wszystko układa wspaniale.